Seria z gitarą klasyczną. Postanowiłem zrobić, pocisnąć taką właśnie całą serię filmów i zarówno dla uczniów, żeby uczniowie mieli pewną jasność w utworach, które robimy, żeby mogli sobie zawsze wtedy kliknąć w linki, sobie obejrzeć. To jest bardzo istotne, żeby właśnie uczniowie mogli sobie to sprawdzić. Żeby później nie było, ja nie wiedziałem, jak to było, jak to trzeba było zagrać, nie pamiętam. Bardzo często tak się zdarza. Też tutaj, o, widać reklama. Ale dobra. I oczywiście dla was, kochani YouTubowicze, od razu w pierwszej kolejności mówię tak, jest październik, zapraszam po pierwsze do... Zaraz powiem, dlaczego październik. Zapraszam po pierwsze do subskrypcji kanału, oczywiście kliknięcie subskrybuj, kliknięcie też dzwoneczka, oczywiście koniecznie to musicie zrobić, bardzo, bardzo zapraszam. Niektórzy mówią, że klikają subskrypcję, ale nie pokazują się moje filmy w tych sugerowanych, bo nie wiem, mimo że tam było naciśnięty czy tam dzwoneczek czy coś, nie wiem, jakoś taki problem. Więc koniecznie dzwoneczek musi być naciśnięty. Kolejna rzecz, zapraszam gorąco do... bo jest październik, zbliżają się powoli święta Bożego Narodzenia. Zapraszam serdecznie do zakupu mojego kolędnika, w którym jest 20 parę kolęd zagranych, jest tekst, są akordy i jest melodia zagrana, tabulatura jest, więc są te trzy rzeczy. Na hasło, jak podacie podczas składania zamówienia na stronie poniżej, jeżeli podacie kolędnik, ten wyraz, kolędnik, nie musi być E, kolędnik, macie zniżkę 20% na to, czyli 1/5 taniej. Zapraszam serdecznie do zakupów, naprawdę. I w zasadzie to tyle, bo to jest taki wstępik, chciałem zrobić taki wstępik odnośnie tej gitary, żeby po prostu wszyscy wiedzieli, jak się za to zabrać. Te kolędy będą ponumerowane, po prostu zrobię pewnie numery od najłatwiejszych albo od tych, co uważam, że na początku warto zacząć się uczyć, do coraz trudniejszych. Co prawda akurat ta seria, utwory będą mniej więcej zbliżone w tej serii, na tej playliście, będą zbliżone po prostu trudnością, ewentualnie faktycznie coraz trudniejsze na dole, ale to po prostu chodzi o to, ogramy dzisiaj to, teraz to. Także dobra. To był wstęp, to była informacja, to było zachęcenie do subskrypcji, na lekcje online zachęcenie i do wszystkiego. Widzimy się za chwileczkę w następnej lekcji. No i papatki!